pracowników obszyki, panie, panowie, radośnie przyjmują tutaj kolady, a my patrzymy na ten Jakubik tutaj, to jest tak z góry, na szyję. Jak się patrzy na tę drogę, to jest bardzo trudny podjazd. Tyle czoło? Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Fajna inicjatywa, wyścig kolarski. Jestem zadowolony i bardzo szczęśliwy, że mogliśmy to zrobić w Krynicy i w zupełności w tym roku wyścig się udał, bo pogoda w miarę dopisała i na starcie, i na mecie nie padało, więc można było się cieszyć i też na dekoracji było fajnie, więc myślę, że wszyscy byli zadowoleni, wszyscy szczęśliwie przejechali. A jeżeli chodzi o trasę, trasa była dla wszystkich, wiadomo, że wymagająca, taką jak ja lubię i myślę, że wszystkim się podobało i trzymamy kciuki za kolejny rok. W zupełności kolejnym moim startem będzie i przygotowaniem do Tour de France. Będzie teraz zgrupowanie na Sierra Nevada i osobiście to będzie jeden z moich priorytetów na ten sezon, czyli Tour de France, i chciałbym się na nim zaprezentować jak najlepiej. Powinno być dobrze, żeby tylko szczęście dopisało. To może na wydarzenie dopiszemy? Wcale nie dopiszemy, będzie niespodzianka. Witamy, jesteśmy z Gliwic, drużyna Valmet Cycling Team. Paweł. Radek i Kuba. Jesteśmy tutaj po raz drugi w zeszłym roku. Pogoda nie dopisała, w tym roku było pięknie. Trasa świetna, atmosfera super. Jesteśmy bardzo zadowoleni i z pewnością przyjdziemy tutaj jeszcze w kolejnych latach. Super podjazdy, naprawdę świetna atmosfera. Na pewno wrócimy tutaj. I świetna zabawa. Także wielkie dzięki dla organizatorów i do zobaczenia w przyszłym roku. Nazywam się Norbert Piekielny, przyjechałem z Warszawy. Jestem zawodnikiem Legii Intercars. Przyjechałem na wyścig, chcę się przeczyć przed wyścigami w mojej kategorii, ponieważ jestem rolnikiem. Trasa ciężka. Myślałem, że będzie więcej podjazdów, mniej zjazdów, ale było zjazdowo, pagórkowato, także było fajnie. Było szybko, było wolno, było ciężko. Dzień dobry. Jestem tutaj jedynym zawodnikiem ze Słowacji i bardzo mi się tutaj podoba. Jestem już na drugiej edycji i bardzo mi się podoba atmosfer, tereny, po których się jeździ i po prostu kibicujący ludzie, Polacy obok drogi. Bardzo mi wyścig. Nazywam się Andrzej Ziemiński, przyjechałem do Was z Konstancina Jeziorna. Jechałem średni dystans, czyli 45 km. Uważam, że trasa bardzo dobrze przygotowana, szybka. Jak na górski wyścig, dość duży odcinek zjazdów, jak i nawet relatywnie płaskich fragmentów. Wspaniała końcówka, w szczególności od 32 km, gdzie cała grupa się podzieliła. No i chciałoby się powiedzieć epicki odcinek z finiszem, który naprawdę podzielił, myślę, pozostałości tej grupy, której ja jechałem. Wspaniały wyścig, co rok będę tu wracał, wszystkim polecam. Wyśmienita zabawa, coś dla ducha i dla zdrowia. Witam bardzo, nazywam się Grzegorz Jazurek. Przyjechaliśmy z Warszawy wygrać wyścig jako drużyna i nam się udało. No, wyścig wyglądał następująco. Mieliśmy plan zaatakować od samego startu. Zaatakowaliśmy, ale no, barwy naszych koszulek tutaj nie pozwoliły oszukać rywali i domyślili się, że odjeżdża mocna ekipa, więc wjechaliśmy wszyscy razem na górze. No, potem trochę poszarpaliśmy. Ja potem troszkę poleciałem z jakimś kolegą innym prawie całą rundę. No i potem do nas Michał doskoczył z jakimiś jeszcze chłopakami. No i na zjeździe się oderwał praktycznie na solo i ze 30 km do mety ten oto wspaniały zawodnik jechał przed wszystkimi. Goniliśmy go jak hard. Nie, no my go nie goniliśmy, ale reszta chłopaków go goniła. No i nie dali rady, bo ten chłopak powinien być zawodowcem, a nie tutaj się ścigać z Mastersami. Proszę, może jakiś komentarz. Dziękuję za obszerne zaprezentowanie tego wyścigu moim koledze.
Trasa bardzo fajna, nie taka typowo górska, więc myślę, że pod nas nasza fizjonomia nie pozwala nam walczyć z typowymi góralmi na mocnych podjazdach, więc trasa myślę pod nas. Ja liczyłem na deszcz, szczerze mówiąc, bo pojechałem tylko na jednym bidonie. Trochę mnie suszyło już w końcówce, ale udało się dojechać. Także jest sukces, dzięki. Michał Przybysz i Grzegorz Jazurek. Nazywam się Maciej Profit, jestem z drużyny 72D Winsport z Krakowa. Jesteśmy tu już drugi raz, jest to wyścig, który jest znany w Małopolsce, także co roku, właśnie drugi raz jak na dwie edycje tu przyjeżdżamy. Bardzo fajny wyścig, ciężki, stromy, dużo krótkich, sztywnych podjazdów, także zdecydowanie dla górali, ale trasa bardzo fajna, wymagająca, selektywna. No, jechało się super, bardzo fajnie, wynik też drużynowo całkiem dobry nam wyszedł, także jesteśmy zadowoleni. Myślę, że za rok też tu przyjedziemy, bo bardzo fajna impreza. Pod patronatem superkolarza, także tylko przyjeżdżać polecamy bardzo gorąco. Nazywam się Katarzyna Selmach, przyjechałam z Chełmży, trenuję u pierwszego trenera Michała Kwiatkowskiego, Wiesława Modziankiewicza w Lux Grodno Nowogród. No, warunki były akurat dobre, nie padało, tylko trochę kropiło w jednym momencie, ale przejechało się, no trasa trudna. Nie można powiedzieć, że przejechałam całości, bo podchodziłam. Niektóre górki, no ale dałam radę. Dzień dobry, nazywam się Michał Wicherek, to jest moja żona Ewa Brzozowska-Wicherek. To jest nasz drugi start w tych zawodach. Dowiedzieliśmy się o nich z internetu. Co do samej trasy, to początek. No, była dość na pewno wymagająca, było sporo podjazdów, o znacznym stopniu nachylenia, ale... Fajna trasa, fajna impreza, na pewno będziemy mile wspominać udział w niej. Dzisiaj trochę na początku było za mocno, dało się to odczuć pod sam koniec, ale daliśmy radę, poprawiliśmy wynik z zeszłego roku, jesteśmy zadowoleni. Nazywam się Grzegorz Gajewski, jestem ze Stosa Świętokrzyskiego, wiek mój 28 lat, jestem tutaj drugi rok rzędu, w tamtym roku byłem we wrześniu. Warunki były wtedy deszczowe, zimno było, deszczowo, mokro bardzo od startu. Dzisiaj piękna pogoda, trasa, dystans średni wybrany, tak w tamtym roku, tak i dzisiaj też średni, ze względu na to, żeby trochę pocisnąć, nie najdłuższy, żeby się nie pokatować. Przejechane, bezpieczne, najważniejsze. Trasa w miarę okej, asfalt, wiadomo, nie było idealnie, ale nie było najgorzej. Atmosfera bardzo fajna, na pewno będę za rok. Najważniejsze, bezpiecznie. Do celu, to jest najważniejsze i w miłej atmosferze. No, Szymon Wągiel, nazywam się, przyjechałem z Makowa-Potalańskiego. Trasa fajna, wymagająca, ale bardzo dobrze przygotowana, wszystko fajnie, w porządku. Dzień dobry, Darek Baranowski, przyjechałem z Głowna. Trasa wspaniała, wyścig u Rafała Majki, Majka Days. To jest wyścig, na który warto przyjechać, trasa bardzo wymagająca. Na początku podjazd, później fajny długi zjazd, strome podjazdy, kręte zjazdy, to co kolarze lubią najlepiej. No i meta, bardzo wymagająca końcówka dla prawdziwych twardzieli. Wyścig bardzo fajny, myślę, że za rok też tutaj będę. A trzeciego trening, jak widzę. O, trening powiedzieć. Na spokojnie o 11 w niedzielę. 3 czerwca mamy trening. Moje nazwisko Pilch Janek, jestem z Myślenic, z Ukrainy, z klubu Ukraina Myślenice. Co mogę powiedzieć o wyścigu? O wyścigu, bardzo dobry wyścig, trasa zabezpieczona bardzo dobrze. O zmaganiach, fajne górki, trochę płaskiego, pogoda się udała. Nazywam się Stanisław Niewiadomy. Startowałem w tym wyścigu pierwszy raz. No, trasa jest bardzo selektywna, ciężka, no, ale zorganizowana fajnie. No. Także że bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego wyścigu. Ale nie przybywamy sobie.
Nazywam się Karolina Majewska, przyjechałam z Rzeszowa. Trenuję w klubie NSB Maxi Sport. To był mój pierwszy start w Majka Days. Pojechałam najkrótszy dystans, czyli 30, tak zwaną. Zaskoczyła mnie, znaczy spodziewałam się, że będą górki, ale naprawdę mocno dały w kość i udało mi się wygrać w mojej kategorii, mimo że to były moje pierwsze zawody szosowe. I bardzo mi się podobało i na pewno za rok również przyjadę. Nazywam się Szymon Jabłoński, jestem z Nowego Sącza, ale mieszkam w Krakowie. Był to mój pierwszy wyścig w Majka Days i też pierwszy wyścig w sezonie. Organizacja była super, każdy mógł wybrać dystans dla siebie. Ja wybrałem ten 75. Momentami żałowałem, ale było ciężko. Jestem bardzo zadowolony z przebiegu zawodów. Jeszcze nie wiem, jaki mam wynik, mam nadzieję, że wysoki. Myślę, że pogoda się udała, teraz troszeczkę się rozpadało, ale każdy, kto był, będzie na pewno zadowolony. Myślę, że w przyszłym roku też na pewno będę, jeśli się odbędą zawody. I chciałbym wszystkich pozdrowić. Mam na imię Magda, przyjechałam z Krakowa. To był mój pierwszy wyścig szosowy na dystansie 30 km. Trasa była dosyć wymagająca. Trzy bardzo wymagające podjazdy, zwłaszcza meta na Górze Jakubik. Ale dałam radę, jestem zadowolona. Myślę, że każdy kolejny wyścig pójdzie mi znacznie lepiej niż ten. Pierwsze koty za płoty. Dzień dobry, przyjechałam z Krosna, nazywam się Monika Kloc. Pierwszy raz jestem na wyścigu w Krynicy. Trasa jak dla mojej kategorii wiekowej plus 49, wymagająca. Ta trasa do samej Florynki jest dosyć przyjemna, ale w drugą stronę, czyli druga połowa trasy już dosyć ciężka. Najgorsza ta Mochaczka, tam jednak stromo i z twardym przełożeniem ciężko obrócić, ale przyjemnie, fajnie, przyjemni ludzie, sympatyczni, także zapraszam wszystkich do Krynicy, bardzo fajny wyścig. Nazywam się Krzysztof Celary, przyjechałem z Krakowa. W zeszłym roku też miałem przyjemność uczestniczyć w tych zawodach. Jechałem na dystansie średnim. Wybrałem taki, ponieważ w zeszłym roku mi się udało na nim wygrać. Chciałem bronić tytuł w tym roku. Niestety się nie udało. Dojechałem piąty, aczkolwiek trasa jak rok temu bardzo mi się podobała. Dość długie, sztywne podjazdy sprawiły chyba każdemu kolarzowi amatorowi dużo frajdy. Było gdzie się zmęczyć. Pogoda dopisała podczas wyścigu. Teraz, prawda, trochę leje, ale my dojechaliśmy jeszcze suchym kołem. Ogólnie impreza bardzo fajna. Dużo ciekawych ludzi. Można było porozmawiać. Polecam. W zupełności pierwsze chciałbym podziękować naszym sponsorom, czyli Hansgrohe, panu burmistrzowi, Specialized i wszystkim innym sponsorom, którzy doczynili się do tego, że ten wyścig mógł wyjść i powstać. I ja jestem bardzo zadowolony, bo co roku jest coraz lepiej i myślę, że na kolejne lata będzie jeszcze lepiej. Także jeżeli mi zdrowie dopisze, to powinien być fajny wyścig i fajna zabawa, bo myślę, że kolarstwo się rozwija i powiem szczerze, że to jest fajna zabawa dla wszystkich i myślę, że każdy powinien jeździć na rowerze i bawić się tym, bo to jest zabawa. Dziękuję bardzo. Myślę, że najważniejsze jest to, że spotykamy się za rok. Mówiliśmy się z Rafałem, że za rok kontynuujemy. Zapraszamy za rok wszystkich. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim zawodniczkom i zawodnikom i rodzinom, przyjaciołom za to, że
Przyjechaliście Państwo do Krynicy. Krynica dzięki Wam zmieniła się w stolicę kolarstwa polskiego i oczywiście dzięki naszemu głównemu bohaterowi, panu Rafałowi Majce, któremu życzę w najbliższym czasie zawsze samych sukcesów. Ten brąz na olimpiadzie to oczywiście, jak rozumiem, jest na razie. Na kolejnej olimpiadzie będzie złoto. No i życzymy oczywiście wszystkich wielu sukcesów na wszystkich możliwych arenach. Wiem, że bardzo bogaty sezon startowy. Dziękuję, że zgodził się Pan, że no właśnie w Krynicy organizujemy Majka Days. Pamiętam zeszłą edycję wrześniową, zimno, ponuro, przenieśliśmy na okres wiosenny. Co prawda troszkę wczoraj i dzisiaj deszcz nas postraszał, ale mam nadzieję, że Wam, kolarzom, to nie przeszkadzało. Dziękuję serdecznie organizatorowi głównemu, on się tutaj schował, Grzegorz Dolonko. Ja muszę się Państwu pochwalić, że miałem przyjemność z Grzegorzem współpracować. Już wiele lat temu organizowaliśmy tutaj maraton MTB i śmialiśmy się, że nigdy nie miałem szczęścia do pogody, ale tym razem myślę, że pogoda nie była zła, także Grzegorz, bardzo dziękuję. I dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że impreza powstała. Proszę Państwa, na pewno wszyscy Państwo nie wiedzą, ilu tutaj wolontariuszy było zaangażowanych, ile służb różnych, które musiały dbać o bezpieczeństwo. Serdecznie dziękuję naszej grupie medycznej, która wiem, że dzisiaj miała sporo pracy. Jesteście? Chodźcie, chodźcie. Grupa medyczna. Wolontariusze i wszyscy ci, którzy pracowali, dziękujemy Wam bardzo, bo nie widać Was, a wykonujecie wspaniałą pracę. Wielkie brawa dla Pań, dla wszystkich Państwa. Z drugiej strony dziewczyny, z drugiej strony. Proszę Państwa, i raz jeszcze dziękuję bardzo za przybycie do Krynicy. Zapraszamy do Krynicy przez wszystkie 4 pory roku. Obiecuję, że imprez kolarskich w Krynicy nie zabraknie. Mam nadzieję, że Pan Rafał zgodzi się, żeby kolejną edycję Majka Days zorganizować w przyszłym roku. Zgodzi się Pan? No to jeszcze raz Grzegorz. Dobrze. No to jak się Grzegorz zgodzi, to znaczy, że na pewno będzie. Serdecznie zapraszam. Tym z Państwa, którzy odnieśli kontuzję, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. I jeszcze pochwalę się jedną, mam nadzieję, dobrą informacją. Może nie akurat dla tego typu kolarstwa, ale we wtorek podpisuję umowę w ramach finansowania zespół z Unii Europejskiej na budowę ścieżki rowerowej przez całą Krynicę od Deptaku do Muszyny. Więc mam nadzieję, że jak Państwo będziecie przyjeżdżać do Krynicy, to będziecie zadowoleni, że można będzie się poruszać po ładnej, malowniczej, nowej trasie. Raz jeszcze dziękuję, zapraszam do Krynicy i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach, również kolarskich. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Panie Dyrektorze jeszcze raz głównemu sponsorowi, zapomniałem. Serdecznie dziękuję za wsparcie. A teraz trzeba życzyć Rafałowi sukcesów Tour de France. Bardzo ważny wyścig. Dużo szczęścia. Wszystko przyjdzie samo. Ja jeszcze raz dziękuję i trzymajcie kciuki. Chłopcy, grupa młodsza. Na miejscu trzecim Ksawery Bączkowski. Na miejscu drugim Szymon Tomana. I na miejscu pierwszym Mikołaj Klaczkowski. Proszę, jak sobie chłopcy gratulują. No to chłopaki, uwaga, te brawa teraz są tylko dla Was. Chwila dla fotoreporterów, oczywiście obowiązkowo. No i zobaczycie, za parę lat usłyszycie raz jeszcze te nazwiska na pewno. Chłopcy, bardzo Wam dziękujemy. Jeszcze raz prosimy o brawa dla Was. Schodzimy z podium. Grupa starsza, dziewczyny. Na miejscu drugim Jagoda Nowak. A na pierwszym Hanna Danek. Jeżeli jesteście dziewczyny, zapraszamy. Jagoda Nowak i Hanna Danek. Zastępstwie możesz odebrać. Oczywiście. Skakuj na podium za Jagodę. Brawa też jej przekaż. Bardzo dziękujemy. Mamy tylko jednego, reszta pojechała do domu. Jeżeli chodzi o chłopców, zobaczymy, jak będzie teraz wyglądała frekwencja na podium w tej starszej grupie. Na miejscu trzecim Witek Czysz. Na miejscu drugim Mikołaj Wyszkowski. I na miejscu pierwszym Igor Baścik. Bruno, przepraszam bardzo. Bruno się zmienił w Igora, ale na pewno miejsce pierwsze.
No to chłopaki teraz, machajcie tam, gdzie widać mamy, tatę, aparat, kamerę, wielkie brawa dla was. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za walkę, za to, że byliście również na podium. Bardzo serdecznie gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Najmłodsza kategoria wiekowa, kategoria M0 na najkrótszym dystansie, 30 km do przejechania, koszulka dla zwycięzcy, dokumentująca start i zwycięstwo w jednym z wyścigów, Majka Days. Szanowni Państwo, prosimy o brawa! Rozpoczynamy maraton dekoracji. Jedziemy teraz przez kategorie wiekowe na dystansie 30 km drugiego dnia Majka Days w Krynicy Zdroju i znów nadszedł czas na brawa, drodzy Państwo, dla kolejnej trójki na podium. To panowie trochę mniejsi od tych M3. Elegancko leży wszystko. Czas na puchar i nagrodę i oczywiście na obowiązkowe uściski dłoni. Gratulacje, podziękowania i raz jeszcze czas na brawa. Puchary w górę i te brawa teraz są tylko dla was. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, im starsza kategoria, tym koszulka lepiej leży na zwycięzcy. Brawa dla naszego wspaniałego mastersa. Dziewczyny, jeszcze jeden, drugi, trzeci uścisk dłoni, puchary w górę, czekamy na brawa, zostańcie na podium. Najmłodsza kategoria, jeżeli chodzi o panie, na dystansie 30 km drugiego dnia Majka Days w Krynicy Zdroju. No i teraz obowiązkowo ponownie czas na brawa. Na pewno nie po raz ostatni dzisiaj. Ta koszulka pasuje do wszystkiego, do spodenek, do spódniczki. To kategoria K2 i pierwsza trójka w tej kategorii na dystansie 30 km. Drogie panie, trofea do góry, czas na brawa! Brawo panie, brawo, brawo! Bardzo dziękujemy. Sprawdzamy.
mamy co słychać na podium kategorii K3. Tutaj miejsce drugie dla Izabeli Owsiak. Pierwsze dla Tamary Góreckiej-Berlońskiej, Profidea Kraków. Panie, mamy na podium, dwie mamy w tej kategorii. Doskonale się zmieszczą na najwyższym stopniu.